Cześć Mugole, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Mila i dzisiaj zapraszam Was na test paletki Lovely. Dokładnie pokażę Wam trzy instagramowe makijaże, jakie wykonam przy pomocy tej paletki. Między innymi zobaczycie ten najbardziej dramatyczny look, jaki udało mi się osiągnąć przy pomocy tej paletki. Więc jeśli jesteście zainteresowani oglądaniem, to zapraszam. Jeśli macie ochotę kupić tą paletkę stacjonarnie, to kupicie ją w szafie Lovely w Rossmanie. Kosztuje ona 22 zł. Paletka zawiera 7 cieni. 5 typowo matowych i 2, powiedzmy, że to są cienie satynowe, chociaż w przypadku tego ostatniego cienia, takiego czarnego ze złotymi drobinkami, te drobinki mocno się wytrącają podczas wykonywania makijażu. Producent zapewnia, że jest to paleta intensywnie napigmentowanych cieni do powiek z formułą Easy to Blend. Zawartość netto 6 gram, czyli jest to stosunkowo mała zawartość. I powiedzmy sobie szczerze, paletka, jeżeli chodzi o wygląd, to tak jak w przypadku innych paletek Lovely, może nie wszystkich, ale większość z nich ma właśnie taki tani, plastikowy wygląd i w przypadku tej paletki jest tak samo. Kojarzy mi się ona typowo z cieniami takimi dla dzieci, ale nie to będziemy oceniali, jeżeli chodzi o tą paletę, tylko to, czy te cienie są rzeczywiście tak mocno napigmentowane. Zatem zapraszam Was na trzy makijaże, jakie zrobiłam głównie przy użyciu tej paletki z Lovely.
tak oto prezentują się trzy makijaże wykonane tą paletą. I jak sami widzicie, pigment w przypadku tych cieni jest naprawdę wow. Jeżeli chodzi o ocenę tej paletki w porównaniu do tych pigmentów, jakby powiedzmy, jakie są tutaj zawarte, to są naprawdę spoko. Jedyna rzecz, jaką zauważyłam w przypadku pracy z tą paletą, to musicie uważać, na jaką bazę nakładacie te cienie. W pierwszy dzień nakładałam cienie na korektor z Lovely, który kompletnie się nie sprawdził. On też jest korektorem takim dosyć mocno zastygającym i niestety takie korektory jako baza pod te cienie się nie nadają, dlatego że te cienie nie mają się do czego przyczepić i muszę Wam powiedzieć szczerze, że w ten pierwszy dzień to ciężko mi się tą paletą pracowało, dlatego że cienie się nie chciały się kleić do powieki, pigment się bardzo łatwo wytrącał i zresztą jak sami widzicie na filmiku, cały czas trzeba było dokładać tego cienia, ten fioletowy to całkiem nie mogłam znaleźć na niego sposobu, jak go przetransferować. Ale już w przypadku kolejnych dni, jako bazę zastosowałam korektor z Maybelline i on sprawdził się super, te cienie się rewelacyjnie do niego przyklejały i naprawdę można było wydobyć maksymalny pigment z tych cieni. Jedynie zastrzeżenie, jakie mam, to właśnie do tego ostatniego, tego ciemnego, brązowo-czarno-złotego cienia, ciężko go określić. On jest taki sobie i jeżeli chcecie uzyskać naprawdę fajne, takie przyciemnione oko, to musicie się posiłkować właśnie innym czarnym cieniem, który ten makijaż Wam dopełni. Robiąc ten test, chciałam sprawdzić, czy taką najtańszą drogeryjną paletą, gdzie wiecie, jaki mam stosunek do drogeryjnych palet, można stworzyć naprawdę instagramowe makijaże. Wydaje mi się, że efekt został osiągnięty. Piszcie, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, ale chciałam Wam zaznaczyć, jeżeli już tu kliknęłyście i chcecie rzeczywiście zobaczyć właśnie te instagramowe makijaże, to chciałam Wam tym filmem udowodnić, że niekoniecznie potrzebne Wam są drogie kosmetyki typu Huda, Anastazja i tak dalej, żeby prowadzić konto makijażowe na Instagramie i żeby robić super makijaże. Takimi tanimi kosmetykami można też osiągnąć zadowalający efekt, który później można gdzieś pokazać. Dajcie znać, który makijaż najbardziej przypadł Wam do gustu. Bierzcie pod uwagę, że to były makijaże robione typowo pod Instagram. Zapraszam Was na mojego Instagrama, jeżeli jesteśmy w jego temacie. Link znajdziecie na dole w opisie. Piszcie mi, jakie filmy chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa, pa!